Witam wszystkich. Chcieliśmy pokazać wam ciągnik jednoosiowy Motor Siege z 14-konnym silnikiem diesla. Ciągnik został złożony na zamówienie klienta. Został tutaj założony mocny silnik, pozwalający bez problemu uciągnąć pług dwuskibowy lub cięższą przyczepkę. Silnik wyposażony jest w dwustrefowy, mokry filtr olejowy. Oczywiście diesel palony jest na rozrusznik. Posiada także szarpak ręczny. Ciągnik jednoosiowy Motor Siege to solidny, duży blok z bardzo dobrymi przełożeniami, co przekłada się na uciąg maksymalny maszyny. Posiada on sześciobiegową skrzynię biegów z podziałem na biegi wolne i szybkie. Jest to dwa biegi do przodu wolne, dwa biegi do przodu szybkie i jeden bieg wolny i szybki do tyłu. Dolne cięgno to blokada mostu, którą załączamy do uciągu cięższego ładunku. Pokażemy wam teraz, jak odpala ten ciągnik. Oryginalne dokumenty do ciągnika oraz oryginalne dodatkowe okablowanie również dla klienta. Pokaż tylko, jak on... Aby uruchomić ciągnik, najpierw upewnimy się, że jest on na luzie. Wystarczy pociągnąć go do siebie. Jeżeli kółka się obracają, znaczy, że ciągnik jest na biegu neutralnym. Następnie włączamy dekompresję. Zwiększamy trochę obroty. Dla pewności lepiej przytrzymać dźwignię sprzęgła. No i kręcimy. Szybkich biegów należy używać tylko i wyłącznie podczas jazdy z przyczepką, ponieważ ciągnik potrafi osiągać wtedy naprawdę duży moment obrotowy. Maszyną to warto się zainteresować z tego względu, że jest to maszyna uniwersalna. Posiada ona wałek odbioru mocy WOM, dzięki któremu możemy rozbudować ją o różne narzędzia, chociażby takie jak glebogryzarka aktywna czy kosiarka rotacyjna. Jeżeli jesteś zainteresowany taką maszyną, zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnie pod adresem Lutory 437B lub na naszą stronę internetową www.sklepagrorej.pl.